Powiedziałbym, że z tego życia wcześniejszego osiągnąłem wszystko, co chciałem. Pamiętam, jak mieszkałem na Hawajach, miałem piękny dom, jeszcze jak miałem pieniądze, byłem w super związku, jeździłem kabrioletem, miałem 5 minut na plażę, nad ocean i zdałem sobie sprawę, kurczę, nie jestem szczęśliwy. Szczęście, powiedziałbym, że jest wewnętrznym stanem umysłu. To, jak postrzegam rzeczywistość wokół mnie, wpływa na to, czy jestem szczęśliwy, czy nie. O, nawet się zrymowało. Witam serdecznie. Nazywam się Bogusław Szedny i jestem architektem szczęśliwego życia. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na Polak Potrafi, na nową akcję, którą będę miał przyjemność za chwilę się podzielić. Będzie ona dotyczyła mojej pierwszej książki, którą z radością chciałbym się z Tobą podzielić. Ja jestem idealnym przykładem, że też byłem osobą marudzącą, narzekającą, bojącą się życia, dlatego że w to uwierzyłem. Teraz w to nie wierzę, wiem, że to była iluzja. Odpuściłem, przepracowałem to w sobie i tym chcę się dzielić. Dlatego, kochani, bo to działa. Radość życia, szczęście jest w nas. I to szczęście chce się uwolnić, tak naprawdę, w każdym. I nie chodzi o to, żeby podążać za szczęściem, czy biegamy za szczęściem, albo ktoś nam powie, jak szczęśliwie żyć. Ja Wam tego nie powiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Wy to już wiecie. Chodzi o to, żeby sobie przypomnieć. Doświadczyłem w późniejszym życiu takim biznesowym dużego sukcesu, mógłbym powiedzieć. Miałem agencję reklamową, agencję modelek, dużo show biznesowych i imprez organizowałem. Znałem się prywatnie, czy znałem się prywatnie z wieloma gwiazdami, artystami. Miałem kilka biznesów w Chicago i mógłbym wymieniać. No i przede wszystkim pracowałem ponad 15 lat w mediach, w radiu i w telewizji. Także z jednej strony mogło to wyglądać jak życie high life, cudowne, amerykański sen, natomiast w środku gdzieś była pustka i nie byłem ze sobą szczęśliwy. O, wszystko w moim życiu się zawaliło, wszystkie biznesy, które budowałem przez lata, przestały istnieć, przynajmniej dla mnie. No i cała kariera gdzieś spadła na dno, wydałem wszystkie pieniądze. Przez rok byłem bezdomny, mieszkałem w namiocie, nie mając pieniędzy. Na szczęście było to na Hawajach, więc chociaż miałem ciepło. Dużo pokory to mnie nauczyło i takiego dystansu do siebie, do życia, ale równocześnie pozwoliło mi zacząć cieszyć się małymi rzeczami. I tak naprawdę bezdomność pozwoliła mi odnaleźć szczęście w sobie. Może to wygląda, brzmieć jak paradoks, ale naprawdę tak było. I co się stało, że po 8 latach pewnego dnia Bogusław Szedny powiedział: wracam do kraju, do swoich, po bardzo ważne rzeczy. Wydawało mi się, że w Stanach będę mieszkał całe życie i Polska mnie nie ciągnęła przez te wszystkie lata. Dopiero ostatnio poczułem taką tęsknotę za ojczyzną, której w ogóle nie czułem przez te 8 lat. Ale z drugiej strony czuję taką ogromną wdzięczność za to, że tyle mogłem się nauczyć. No i myślę, że tak czuję, że po to mam jechać do Polski, aby się tym dzielić. Jak puścimy życie i się kierujemy intuicją i podążamy za tym, co właściwym tak naprawdę... kierunku, co gdzie czujemy. To serce, gdzie co czujemy, gdzie intuicja nam podpowiada. Nie ten głos, który nam straszy. Nie, intuicja. I to nie możemy się pomylić. Zależy mi, żeby jak najwięcej osób połączyło się ze swoją intuicją, ze sobą, swoim sercem i żeby mogło z tej perspektywy podejmować decyzje i z tej perspektywy żyć, dlatego że to daje szczęście. I jak przestaniemy oceniać innych i siebie, zaczniemy akceptować siebie i innych, szanować, bardziej skupiać się na pozytywnych wibracjach, na miłości niż na strachu, obawach i narzekaniu, to życie naprawdę zaczyna być coraz bardziej szczęśliwe i coraz bardziej lekkie i coraz bardziej jesteśmy w stanie słuchać intuicji, a to daje nam coraz więcej pozytywnych doświadczeń, że to działa. No, może płyniemy z nurtem. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i ta książka jest również oparta o moje doświadczenia pracy z ludźmi poprzez dziesiątki sesji jeden na jeden, które udzieliłem, poprzez wiele warsztatów, które zorganizowałem, czy seminariów, gdzie ten kontakt z ludźmi,
którymi mogłem porozmawiać, poczuć, jakie mają problemy, z czym się borykają, gdzie cierpią i wspomóc ich w ich drodze do odkrywania radości, no był mocną inspiracją w napisaniu książki, dlatego że jest to taka praktyczna wiedza, praktyczne doświadczenia, nie tylko moje, ale osób, z którymi rozmawiałem i to były takie no, głębokie rozmowy. Sprawia mi to ogromną frajdę i daje dużo radości, jeśli widzę, jak ludzkie życia się transformują i wdzięczność ludzi w mailach, w różnych rozmowach, które dostaję z podziękowaniem, to jest cenniejsze niż cokolwiek bym tu mógł mówić, bo jest to taka energia w sercu, którą czuję, która daje dużą radość, ogromną radość. I myślę, że mój przykład jest takim wyraźnym, namacalnym dowodem, że można wyjść z trudnych sytuacji życiowych, z narzekania i marudzenia na życie pełne radości, pasji i dzielenia się, powiedziałbym, pozytywną energią i uśmiechem z innymi. Jako przykład mogę podać paradę szczęścia, którą zorganizowałem w 2016 roku. Takie przejście pozytywne ulicami Warszawy, ale również aktualnie pracuję nad projektem, który nazywa się Szczęśliwa Polska i który ma być stworzeniem billboardów w różnych miastach z pozytywnymi cytatami czy hasłami, tak aby ludzie idąc ulicami mogli spojrzeć na pozytywny billboard i na przykład się uśmiechnąć. I tak czułem, aby podzielić się tutaj swoją historią, dlatego że to wszystko wpłynęło na napisanie książki 12 sugestii. Jakoś czuję w sercu, że chciałbym, aby jak największa liczba osób przeczytała tą książkę, dlatego że wiem, jaką ma moc i wiem, jak może pomóc, jak może wesprzeć w odnajdywaniu tych cudów, diamentów w sobie, żeby odpuścić to, co nie służy i zacząć tworzyć lekkie życie w zgodzie ze sobą i całym wszechświatem. Książka ma dużą moc i powiem szczerze, że myślę, że każdy, kto ją przeczyta, życie już nie będzie wyglądać tak samo, ale będzie bardziej szczęśliwe, czego z całego serca życzę każdej osobie. Kochani, na koniec powiem tak, zapraszam wszystkich bardzo gorąco do przyłączenia się do akcji, kto czuje w serduszku, aby być może zmienić swoje życie, zajrzeć i sprawić sobie, powiedzmy, prezent. Dołączyć do akcji, zakupić książkę i cieszyć się swoim życiem. Gorąco zapraszam, dziękuję za obejrzenie filmiku i wszystkiego dobrego życzę.